tym filmie przedstawię, jak zrobić przecisk pod drogą. Tutaj naciąłem sobie rurę, koniec rury, w takie trójkąty. Teraz będę sklepywał w taki czubek. Rura ma ściankę 3 mm i średnicę 40 mm. Teraz sklepuję te trójkąty do siebie, tak żeby powstał taki ostry dziób. Teraz trochę zeszlifujemy te końcówki sklepane, tak żeby się pozbyć ocynku, no bo ryba jest cała w ocynku. Pozbyć się ocynku, no i za chwilę będzie wstawanie, to żeby podczas wbijania w grunt, żeby się po prostu ta końcówka tam nie rozeszła. Na drugim końcu tej rury przyspawałem no jakikolwiek taki kawałek blachy, co tam znalazłem gruby, żeby podczas wbijania młotem po prostu tak rura się nie sklepywała. Tutaj już mam rób wykopany na wprost skrzynki i teraz wykopany na głębokość 80 cm. Rurę musiałem ładnie wypoziomować, tak żeby po prostu w poziomie ładnie ją wbijać. No i teraz działamy dalej, czyli młot 10-kilowy i do przodu. Tu już rura jest wbita, trochę mi to zajęło, zanim ją tam przebiłem. Szlifierką uciąłem jeden koniec,
rury, się trochę sklepał i z drugiego końca też jest odcięta i ten czubek jest wyrzucony. I teraz pozostaje tylko przeciągnąć przez tą rurę przewód. Tutaj dałem 5x4 przewód, który nadaje się do kładzenia do ziemi. Jeszcze wypchnij. No. Jeszcze. Dobra.